Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na trzeci odcinek PZBook Wideo Typ Dnia. Dzisiaj wyrzucamy z playoffów Oklahoma City Thunder i przerzucamy do dalszej rundy Portland Trail Blazers. Nie dość, że to robimy, to dajemy Blazers jeszcze mały handicap. Według typów na stronie pzbook.pl możecie zarobić 92 zł za każdą postawioną złotówkę, jeśli Blazers wygrają mecz numer 5 różnicą minimum 3,5 punktu. A jest na to naprawdę bardzo duża szansa. Pierwszy argument jest taki, że Thunder najzwyczajniej w świecie grają bardzo słabo w tej serii. Paul George wciąż zmaga się z kontuzją barku, którą odniósł w lutym i do dzisiaj jeszcze nie odzyskał pełnej sprawności. Russell Westbrook gra cały czas pod siebie, siłuje swoje rzuty, oddaje ich naprawdę dużo, zagrał jeden bardzo dobry mecz, mecz numer 3, natomiast poza tym jest zupełnie nieskuteczny. Trafia 30 kilka procent z gry i zaledwie 30% trójek. Jeśli dodamy do tego fakt, że Steven Adams nie gra na tyle dobrze, na ile można się spodziewać, Jeremy Grant czy Terence Ferguson to wciąż są tylko zadaniowcy, a rezerwowy Dennis Schroeder też gra w kratkę, no to mamy już kolejne argumenty za tym, żeby stawiać na Blazers i to tak dużą przewagą. Jeśli dodamy do tego jeszcze kolejne argumenty, bo mamy ich trochę więcej, no to zobaczycie, że rzeczywiście warto ten typ obstawić. Po pierwsze, Kevin Durant odszedł z Oklahoma City Thunder 3 lata temu. Od tego momentu Thunder co rok grają w playoffach, ale ani razu nie wygrali meczu wyjazdowego i najprawdopodobniej to się dalej nie zmieni. Kolejna rzecz to fakt, że Portland Trail Blazers każdy z meczów, które wygrali w tej serii, wygrywali różnicą minimum 3,5 punktu. Najbliżej było w meczu numer 1, gdzie skończyło się różnicą 5, a mecz numer 2 i numer 4 wygrali zdecydowanie wyżej. To wszystko sprawia, że nasz dzisiejszy typ to Blazers z handicapem 3,5. Tak jak powiedziałem, złote 92 za każdą postawioną złotówkę, więc naprawdę warto. Dzięki za uwagę dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!